Cześć, z tej strony Gorski Play. Witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam nagranie związane z Rocks MB, które nikt nie widział, prawie. Oglądajcie do końca, a się dowiecie bardzo dużo informacji o zaginięciu Rocks MB. Intro. Na wstępie przypomnijmy dla ludzi, którzy nie znają Roxa i nie wiedzą, o co chodzi. Rocks MB to youtuber, który ma prawie 1,5 miliona subskrypcji, a jego przychody ciągle rosną. Na jego kanale od 10 miesięcy nie pojawił się żaden film, a na jego temat krąży wiele różnych teorii. Dzisiaj wam pokażę nagranie, które nagrałem ja sam. Nikt nie widział tego nagrania, więc oglądaj film do końca. Dobra, przejdźmy teraz do nagrania. W pewien piątek byłem u bardzo mojego youtubera na live, więc oceniania kanałów. Miał on w tym czasie niecałe 500 subskrypcji. Po pewnej chwili, jak byłem na tym live, wbił Roxu. Tylko nie wbił on ze swojego głównego konta, który ma 1,5 miliona subskrypcji, czyli Rocks MB, a wbił ze swojego drugiego konta, czyli Michał Baraniak. Po jego wbiciu na live normalnie się przywitał i spytał się, czy może ocenę kanału. Wszyscy na czacie byli zdziwieni i byli w niedowierzeniu, że Rocks MB wbił na tego live'a. Teraz zobaczcie sobie to nagranie. Jak mogliście zauważyć, na nagraniu widać jego awatar. I to nie jest żaden fake, nie jest żadne podstawione przeze mnie. Kiedy ja napisałem na czacie Roxu, to on odpisał chyba nie. Nie wiadomo dlaczego, może nie chciał się ujawniać, czy to naprawdę on, ale później, gdy streamer spytał się, kto to ten Roxu, bo najwidoczniej nie zna Rocks MB, to on odpisał. Taki youtuber, co ma 1,4 miliona subskrypcji. Więc to może też świadczyć trochę, że to naprawdę był on. Oglądaj do końca, a dowiedz się, czy naprawdę był on. Finalnie streamer nie oceni jego kanału, chociaż jak widać, ma otwartą zakładkę z jego kanałem. Tylko jest małe ale, ponieważ są dwa kanały. Jeden kanał, który się podszywa, macie tutaj go u góry, i nie jest Roxem, i ma on już ponad 3000 subskrypcji. A drugi, czyli prawdziwy kanał Roxa, ma już prawie 8500 subskrypcji. Więc jedno zostaje nam niewiadome, czy to fejkowy Michał, czy może prawdziwy Roxu. Jak będę miał jakieś informacje, to zrobię wam kolejny film poświęcony Rocks MB. To w tym filmie na tyle by było. Pamiętaj o zostawieniu lajka dla zasięgu, żeby każdy ten filmik zobaczył. I subika z dzwonem. Ja już się żegnam. Nagrywam dla was kolejny materiał. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!